dobry, kochani, witam w kolejnym dniu, w kolejnym vlogmasie. Właśnie skończyłam badania i idę do babci, bo mam w miarę blisko babcię, która mieszka blisko tego szpitala. Dawno ją nie widziałam, no ale najpierw kawa i coś zjeść, bo przed badaniami człowiek musi być nadczo. Jestem tak głodna i zapomniałam mojej kanapki, które już sama sobie przygotowałam w domu. No ale cóż, życie. Teraz, jak mówię wam, po prostu 2-3 kroki i od razu muszę złapać oddech. No, może wam pokażę trochę oświetloną. Nie, no jest. Chyba nie oświetlają w ciągu dnia. Ja pokażę wam trochę światełek Warszawy. Bardzo bym chciała z dziewczynkami pójść jeszcze. Też zobaczyć. No. Ale taki plan. Najstarsze schody ruchome w Polsce. Jak zwykle. Piękne. O, jak ładnie. Choinka taka kolorowa w tym roku. Super. Jest podświetlona, mało ją widać chyba na kamerze, ale super, jak fajnie. A tutaj cały taki zestaw. No musimy przyjść, nie musimy, bardzo bym chciała przyjść z dziewczynkami tutaj, bo myślę, że fajnie by się bawiły. Jak pada deszcz, mówię wam. Właśnie wróciłam od babci. Super, miło spędziliśmy sobie wspólnie czas. Nastawiam sobie GPS, bo czuję, że będzie trochę ciężko dojechać, bo tak pada, ale właśnie nie pada śnieg, tylko pada deszcz. Jest, bym powiedziała, nawet cieplutko, ale no ten deszcz to jest... zmokłam trochę. No i co? I do domu i ogarnąć inne obowiązki. Mówię wam. Kto chce widzieć najbardziej zadowolonego męża na świecie, to John. Musimy iść na strych i wydobyć kilka rzeczy dla Dzidzi. Tak, wanienkę, też walizkę dla mnie. Oh, my wrap, my... Wiecie, gdzie noszę to dziecko i tak dalej. So... O, John myślał, że jemu zrobię tortille. Not that rap. Inny rap. No i ten, idziemy na górę do strychu, to zawsze jest taka, wiecie, większa wyprawa. Plus, no jak mówię, walizka, bo planuję jutro spakować torbę do szpitala. No zobaczymy, czy mi wyjdzie. Ale pranie muszę jeszcze zrobić, bo bym chciała szlafrok wyprać i tą piżamę wyprać też pod siebie i tak dalej. Pójdziesz po walizkę, albo może ja też tam wejdę z tobą i ci pokażę paluszkiem, co? To, co? Najpierw walizkę. Najpierw walizkę, dobra. Ta niebieska mała, bo już bez przesady. Ktoś mi napisał, że po co pakuję rzeczy, że wszystko przecież dostajemy tutaj w Polsce, w szpitalu. Ja zaczęłam się śmiać. I'm like, no. Bo nawet, co mnie najbardziej chyba zdziwiło przy innych porodach, to jest, że nawet w Polsce nie mają, że rodzisz we własnym ubraniu, bo w Stanach i w Kanadzie oni ci dają specjalne takie koszule do porodu. Nie, to nie jest dobra jakość, jakby nie zrozumcie mnie źle, to nie jest jakoś like the best, czy mięciutkie, czy cokolwiek, ale oni ci to upewniają, żeby też to było takie sterylne i musisz w tym rodzić, nie możesz rodzić w tym... co chcesz, like, I don't know, jest zupełnie inaczej. Anyways, nie chcę wchodzić w debatę, gdzie jest lepiej i tak dalej, bo nie o to chodzi. Chodzi o to po prostu, że jest inaczej. Słuchajcie, co tutaj mamy? To są kartony na święta. To, o właśnie tutaj są te rzeczy takie dla Dzidzi. I nie tylko, widzę, że to jest dla Dzidzi, to też, nawet nie wiem.
Jakieś buty, 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 buty. Mamy tutaj siatkę na buty. Go! Jej! To możemy wziąć już. Okej. Okay. Patrzcie, też mamy jakieś tutaj stare rzeczy, co? Może to... Dobra, zima nie jest ten czas, żeby na to patrzeć. Szlafrok nie potrzebujemy, ale wanienkę tak. To weźmiemy wanienkę. To jest... To jest do Pekperego jeszcze, wiesz? Czekaj, to... To jest na ten. To jest puste. A, to jest samo opakowanie, bo to już ci dałam. Wanienkę. Dobra, wanienka jest z Ikei, ale najlepszy produkt, który mamy dla dziecka, jeśli chodzi o kąpiele, co polecam wszystkim, to jest ten Angel Care. Angel Care, taka wkładka, to jest wkładka silikonowa, jest super, naprawdę, wsadzisz tutaj dziecko, jest okej. Okay. No i wanienkę, nie wiem, czy będziemy korzystać, czy po prostu wsadzimy dziecko do wanny, ale dobra, wyciągnęliśmy, trzeba to umyć i będzie dobrze. A, się zmęczyłam. Poduszki do karmienia mam dwie. Jedna jest z Ikei, taka wiecie, bardziej pełna i jest super dla mniejszych dzieci. A tą mam po Matyldzie. I też jest bardzo fajna, ale jest bardziej płaska. Nie znam firmy tej drugiej. No ale to trzeba wyprać. W sumie wszystko trzeba wyprać. No i też mamy tą karuzelę po Matyldzie, to też to skorzystam i ten wrap też trzeba wyprać, co? Wszystko mamy. Dobra. Tu już mamy wszystko w praniu. I myślę, że będzie... O, okej. Okay. A, jedynie co zapomniałam. Nie wiem, czy znacie ten color catcher, ale jeśli chodzi o pranie, to jest super. Bo jak macie różne kolory w praniu i takie jasniejsze rzeczy, to wyłapuje każdy barwnik w tym i po prostu super działa. Moja ulubiona rzecz w tej pracy jest, jak coś zapomniesz, zawsze można wsadzić z powrotem. I love that. Love that. To jest ulubiona rzecz moja w pralce. Nadywam. Muszę wam powiedzieć, że ten kubek to też jest hit dla mnie. Taki świąteczny. Robię sobie teraz coś do jedzenia, kanapkę. I potem muszę się położyć, bo już mnie tak skurcze łapią. Już rozumiem, Dzidzia. Odpocznij, mamo. Tak krzyczysz. Weź, ogarnij się i odpocznij. Emma, what is... Did you open number 11? Emma didn't. Oh, Emma got so cute. Emma got a little puppy. Emma got a little puppy. O. Co tam dostałeś? Cię? Baby. Wow. Pomóc ci? Yes. Twoja Barbie ma... Twoja Barbie ma pieska. Chcesz trzymać kamerę? Dobra. Dobra. Wow. Do you see it in the camera? Oh, good. Jak robi piesek? How, how, how. How, how, how. A po angielsku jak robi piesek? How, bark, bark, bark. Bark, bark, bark. Bark, bark, bark. Or... That's your mommy. That's you. You see mommy? That's your eye. Hi, Emma. Okay, can I have the camera now? Why? I'll just pick up. Oglądając tego vloga, jak już wstawiłam kij w mrowisko, jeśli chodzi o poród w Stanach czy poród w Polsce, bo dostaję pytania, czy będę rodzić w Stanach. Słuchajcie, już jest za późno, żeby nawet lecieć do Stanów. Ale nie mamy ubezpieczenia w Stanach, to like no way, żebym rodziła płacąc gotówką w Stanach, bo myślę, że sporo osób nie stać na to, bo koszty medyczne w Stanach są bardzo wysokie, szczególnie jak się nie ma ubezpieczenia.
po pierwsze. Ale bardzo często też dostaję, jakie są różnice pomiędzy rodzeniem w Stanach, w Kanadzie czy w Polsce. Znowu, ja nigdy nie rodziłam w Stanach, to ciężko mi jest powiedzieć. Ja widzę bardzo dużo plusów tu i tu. I jakby są plusy i minusy w każdym kraju, tak jak chyba jeśli chodzi o wszystko, zawsze są jakieś plusy i minusy. Dla mnie, jak ja się patrzę szczególnie na TikToku, obserwuję kilka, na przykład kilka pielęgniarek położnych w Stanach, to widzę, że po prostu tam ta opieka jest od A do Z, że tutaj w Polsce na przykład, co mnie irytuje, to jest, że nawet zgrzewkę wody trzeba ze sobą przywieźć, bo nie ma wody, czy nie ma wody filtrowanej, czy cokolwiek. I tak jak ja piję wodę z kranu normalnie w domu, to jakoś, ja nie wiem, dlaczego w szpitalu trochę się, może nie wiem, czy brzydzę, czy nie wiem. Dla mnie to jest po prostu dziwne, że nawet pacjentka musi sobie upewnić wodę i pieluchy i... Widzę, że w Stanach ten pakiet dla kobiet, które rodzą, jest trochę większy, ale znowu, my jak rodzisz w szpitalu publicznym na NFZ, to no, dodatkowo nie masz jakieś dodatkowe koszty. Są dodatkowe koszty brać prywatnej na przykład położnej, co przy naszej pierwszym porodzie z Matyldą to tak zrobiliśmy, ja miałam położną, która była z nami tylko. A i powiem wam szczerze, że przy Emie tak nie zrobiłam i przy dziecku tym też tego nie zrobię. Prawie powiedziałam wam imię. Przy trzecim dziecku tak nie zrobię. No i bo czuję, że ta opieka jest wystarczająca, szczególnie, że teraz gdzie on będzie ze mną w szpitalu, to jak będę potrzebowała wody czy cokolwiek, to będzie przy mnie. I to jest taka największa różnica, że czuję, że w Polsce bardzo dużo rzeczy bierzesz ze sobą i upewniasz swój własny komfort. Dodatkowo jakość jedzenia w Polsce w szpitalach jest, jakie jest. Znowu, nie krytykuję tego, bo ludzie wychodzą ze Stanów i mają, jak rodzą, mają 10-20 tysięcy dolarów do zapłacania, jak nie mają dobrego ubezpieczenia na to. I chyba widziałam jakiś artykuł, gdzie był taki średni koszt rodzenia w Stanach, mimo to, że masz ubezpieczenie i tak dalej, dla kogoś, który jest w średniej klasy, kosztuje od 6 do 10 tysięcy dolarów. So, ten koszt tam jest, to może lepiej spakować walizkę i nie mieć tego. Dodatkowo czuję, że w Stanach, znowu, ja to tak odczuwam, może ja mam po prostu inne przeżycia tutaj w Polsce, ale czuję, że tam bardzo dużo mówią o birth plan, jak chcesz rodzić, na czym ci zależy, żeby to wypisać na karteczce, a żeby to mieć ze sobą, czy chcesz mieć jakieś znieczulenie, czy nie chcesz, czy to chcesz, czy nie chcesz, że bardziej to jest tam, bardzo, bardzo starają się współpracować z pacjentkami i to jest tutaj taki, że pacjentka, kobieta, która rodzi, to jest klient. W Polsce trochę inaczej to odczuwam, że tak jest i tak będzie i pamiętam, że moja lekarka, jak rodziłam Matyldę, to przyszła do mnie i powiedziała mi: nie zgodź się na to, bo myślę, że ci to przedłuży, ale na przykład ktoś tam w szpitalu wierzy w to i będą chcieli cię przekonać, żeby to zrobić. I znowu, nie wiem, czy powinnam to powiedzieć, ale jak mówię, to tutaj nie ma takiej... Jakby czuję, że lekarze trochę z góry mówią: tak zrobisz i tak będzie najlepiej, a nie ma takiej dyskusji. Znowu, nie z każdym lekarzem, nie z każdą położną, tylko ja to tak odczuwam, że jest taki trochę, że no, lekarze są tutaj, a pacjentki są tutaj. Ale znowu mogę się mylić i myślę, że dużo się zmieniło od momentu, co urodziłam Matyldę i co teraz będę rodzić trzecie dziecko.
No a jeśli chodzi też o pokoje i szpitale, to po prostu w Stanach te szpitale są bardziej nowoczesne. Z mojego doświadczenia. Często nie bywam w szpitalach w Stanach, ale po prostu te budynki są nowsze. Bardzo dużo tych starych budynków. Powiem wam szczerze, że jak ja idę do szpitala, mimo to, że jest wyremontowany i tak dalej, to mi tak przypomina trochę te filmy, te filmy z horrorów tutaj w Polsce, bo są takie stare łóżka, to jest takie mało nowoczesne. Znowu, nie ma nic złego z tymi łóżkami, jak nie są zepsute, to czemu je wymieniać? Absolutnie się zgadzam z tym. I też te szpitale powoli są remontowane i tak dalej. I ja widzę ogromne różnice, znowu 6 lat temu i teraz, ale jednak jak wchodzisz do szpitala i co ja pamiętam też z Kanady, to te szpitale są po prostu nowiusieńkie, pachnące jak szpital, ale wiecie, że po prostu ten standard tych wyposażeń, nawet łóżka i tak dalej, są po prostu na trochę wyższym poziomie. Ale z drugiej strony, co mi się bardzo podoba w Polsce, to jest, że bardzo, jako kobieta w ciąży, czuję się bardzo, bardzo zadbana. I jeśli chodzi o badania, czuję, że są bardziej kompleksowe tutaj w Polsce. Na przykład też jak dziecko się urodzi, to ten badania bioder, tego nie ma w Kanadzie i w Stanach. To nie jest standardem. No i czuję, że tutaj ta opieka medyczna, bardzo dbają o kobiety w ciąży w Polsce, moim zdaniem, jak mówię. Badania krwi co miesiąc praktycznie, na wiecie, czy mocz, czy jest okej, czy ta cukrzyca ciążowa, jak oni to prowadzą, że to jest bardzo takie kompleksowe i bardzo starają się. Ja z obydwoimi dziewczynkami byłam w szpitalu prawie przez, z Matyldą tydzień, z Emą na 6 dni, prawie 7, ale akurat ona nie miała aż tak złej żółtaczki, ale na przykład Matylda siedziała pod lampą i był taki dzień, że mogliśmy pójść do domu i oni się mnie spytali, czy pani by się bardziej komfortowo czuła w szpitalu czy w domu. My rekomendujemy, żeby jeszcze jeden dzień pani została, żebyśmy mogli jeszcze monitorować tą żółtaczkę u Matyldy. I zostałam ten kolejny dzień. I czuję, ale jak słyszę właśnie w Stanach, że rodzisz rano i wieczorem wychodzi, to bardzo często tak się zdarza, że kobiety trochę bardzo szybko wychodzą ze szpitala, bo znowu koszt dodatkowy, boją się o te koszty, co też by mnie to przerażało, ale też no dodatkowo po prostu urodziłaś, tutaj masz swoje ten, idź odpoczywaj w domu. A tutaj jednak w Polsce widzę takie bardziej staranne zadbanie o to, żeby upewnić się na 100%, że nic się nie stanie tej kobiecie. I to też statystycznie wychodzi, jeśli chodzi o like infant mortality rate i statystycznie, że kobiety po prostu w ciąży w Polsce przeżywają więcej niż te w Stanach. Co ostatnie statystyki, które czytałam, ale powiem wam szczerze, że nie czytałam w tej ciąży. To mogło się dużo zmienić od tego czasu, co czytałam te statystyki, ale co mi jest świadomość, że po prostu kobiety w ciąży mają i ich dzieci mają wyższy, like, niższy mortality rate w Polsce niż w Stanach, co jest trochę przerażające. No i ogólnie to są te różnice, które tak z góry widzę, jak oglądam filmiki na YouTubie, jak rozmawiam z koleżankami, które rodziły w Kanadzie i tak dalej, i tak dalej, i w Stanach. Ale jak mówię, moim zdaniem to jest bardzo ciekawy temat, i ja widzę bardzo duży plus, jeśli chodzi o rodzenie w Polsce, a nie mówiąc nawet o maternity leave i tak dalej, bo tutaj jakby to jest ustawowo i mamy to prawnie, a w Stanach nie ma prawa jak macierzyński. To jest co ci pracodawca da, so wiecie, to też jest trochę inaczej, powiedzmy. Ale generalnie, jak mówię, ja jestem bardzo zadowolona z opieki medycznej w Polsce i widzę, jak mówiłam, taką bardziej opiekunność. Są niektóre minusy, które no, jakoś trzeba przeżyć. Ale widzę, jak mówię, widzę bardzo dużo takich też pozytywnych rzeczy i powiem wam szczerze, że 90% lekarzy, położnych,
pielęgniarek, które spotykam, te panie salowe, które spotkałam w szpitalu, to były przesympatyczne, bardzo pomocne, otwarte, miłe. Wiem, że tutaj opowiadałam o niemiłym przypadku, ale generalnie, jak mówię, 95% nawet bym powiedziała osób, które spotkałam w drodze mojej ciążowej, były cudownie i bardzo pomocne. Dobra, wygadałam się, mam nadzieję, że odpowiedziałam na trochę waszych pytań, jeśli chodzi o poród tam i tutaj i jakie różnice ja widzę. Jakbyście mieli jakiekolwiek pytania, to napiszcie poniżej. Jak ten vlog wam się podobał, to kciuki do góry. Jak jesteście pierwszy raz na kanale, to zachęcam was do zasubskrybowania poniżej. Jak zawsze, Matylda i ja, i Emma, i Future Baby, i John, który jest na górze, życzymy wam miłego, pięknego, fantastycznego dnia. Pa!